1 sierpnia wspominamy świętego Bernarda von Anzuee, prezbitera i męczennika. Bernard urodził się w 1755 roku na północy Wietnamu w rodzinie chrześcijańskiej. Długo przygotowywał się do kapłaństwa z powodu trwających prześladowań chrześcijan. Święcenia przyjął w wieku 40 lat, natomiast przez kolejne 43 lata ofiarnie pracował jako kapłan. W końcu aresztowano go 4 lipca 1838 roku. Często wzywany był na rozprawy sądowe. W więzieniu przebywał przez 2 miesiące. Jego prześladowcy, widząc stałość w wierze Bernarda i ze względu na jego podeszły wiek, miał bowiem 83 lata, nie poddawali go torturom, ale wydali wyrok śmierci poprzez ścięcie. Wykonano go 1 sierpnia 1838 roku. Wraz z nim oddał życie za wiarę ojciec Dominik Nguyen Van Hain, dominikanin. Bernard został beatyfikowany 27 maja 1900 roku, a kanonizowany przez świętego Jana Pawła II 19 czerwca 1988 roku w grupie 117 męczenników wietnamskich. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Bernard aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.